No i teraz na bieżąco. Samopoczucie. No przyjść się możemy, tak? No już nie wiesz, żadnych spinaczek. Ale na bieżąco, samopoczucie. Więc... Nie wiem. Sama się sobie dziwię, czy ja tam naprawdę weszłam, nie wierzę. Ale byłaś tam. A Pepsi? Byłaś tam. Byłam. Piramida Słońca. Mój brat na pewno by tam nie wszedł, ale zrobiłam to za niego. Wydaje mi się, że nie tylko za niego. On bardzo marzy o takich zwiedzaniu piramid, więc zrobiłam to Krzychu dla ciebie i za ciebie. A jeszcze idziemy zobaczyć piramidę Księżyca. Teraz mamy taki kawał do przejścia. Będziemy późno w nocy, wieczorem, to niebezpiecznie. Uważaj na nogi. Ty z tymi swoimi klapkami. Ja bym ci proponowała zdjąć klapkę i ja zrobię zdjęcie mu. Dlaczego? Na tle piramid, proszę. Co ty się ciągle czepiasz? Daj mi ten. Ciągle się czepiasz do moich klapek. Nie, ale to będzie fajne, że wszędzie one już były, nawet na piramidach. Daj mi. Nie drogo. Aparat. Nie. To super, to obsidian. Nie. Aparat. Nie? Gracias. Mówcie z gracją. Nie drogo. Ja wiem, ale idzie gruncie z gracją. Nie drogo. Oni coś... A, wiedzą ty, kto to Polacy. Dobra, ściągaj klapka. Samego klapka? Tak, i trzymaj go. Nie. Jak na piramid. Zrób tak, jakby one szły. Jakby same szły. Moje klapki idą same. Bezustannie wojna o klapki. Dobrze, że w nich na wulkę nie poszedłem. Nam się tak włożyło, że powrót przyciągnął się z uwagi na korki. No i idziemy do hotelu. Postanowiliśmy z Jolą, nie wiem czy to jest dobry pomysł czy zły, zaryzykować i nagrać tą naszą ulicę, mimo że ona już jest w tym momencie, jakby można by powiedzieć, opuszczona. Nie wiem czy to jest dobry pomysł i serce mi wali jak trochę dupiemu. Może nie tyle, że wali, tak? Ale no czuję zajebisty lęk. Możesz bliżej piersi trzymać tą kamerę. Więc... Nie, Jola, bo jak będę szedł i niby nie nagrywał siebie, to wiesz, ktoś może to źle odebrać. No to zaczynamy, pomijając, że szkoda, że tego smrodu i syfu nie można nagrać. Na razie w inny sposób, może jutro, jak mi się tutaj uda teraz, tak?
jeszcze postoję z autobusu teraz. Rynek się skończył. Rynek się skończył i mniej więcej wygląda to tak, że tutaj praktycznie na każdym stoisku jest rozłożone mięso, po prostu wszystkie odpady lądują pod ladą, po prostu na ziemi. No, jak się tu idzie za dnia, to nie wygląda to za różowo. Co wczoraj wieczorem, jak żeśmy szli, to już mówimy, że to jest jakiś kurwa hardcore. My tutaj w takim bałaganie właśnie mamy hotel. Spojrzyjcie tylko na to. Spójrzcie. Wychodzimy prosto na ten rynek. Nasz hotel jest tak, jak jest tam takie czerwone serce. A rano, jak rozpoczynaliśmy dzisiejszą naszą podróż, to po prostu przeżyliśmy szok. Mięso nosili tak, no, sobie na barana, zarzucali z krwią, takie półtusze, taką normalnie na ramię sobie zarzucił i chlas do auta, na przyczepę. Przechodziliśmy obok mięsa, oczywiście nad głową gdzieś nam tam merdały jakieś skóry w ogóle, szynki, posuszone, po prostu zwieszają. Po jezdni oni to zbierali. No, jakieś odpady. Sanepid to po prostu poza wszelką kontrolą. No, normalnie. Jak wyszedłem zapalić. Tam się szarpali jakąś dziewczynę, tak? To ja to opowiem. Ale króciutko. Chyba około 7 rano było. Wyszedłem sobie. I słyszałem jakieś wrzaski z prawej strony, ale mówię, nie będę wyglądał, co mnie tam interesuje. Jakiś gościu szedł tym korytarzykiem, zobaczyłem go kątem oka, zauważyłem po prostu, że się zatrzymał, takie przerażenie trochę w jego oczach i się wycofał i poszedł po prostu tutaj, jakby można by powiedzieć, barakami z powrotem. Ja wyjrzałem. Jeden gościu trzymał dziewczynę w tym korytarzyku i on tam szarpał i się coś z nią kłócił. Drugą dziewczynę trzymał gościu troszeczkę dalej, opartą o ścianę, już za korytarzykiem. A wstępu do korytarzyku, kurwa, taki haban, jakby bronił, że nie można tam wejść. Hej, jestem on friend! Jestem on friend, ready! Okej. Więc tak naprawdę nie wiem, czy to... coś na ciebie krzyczeli. Nie wiem, co krzyczeli. Nie wiem tak naprawdę, czy to była awantura, bo one coś puchnęły i po prostu ich złapali, czy po prostu chcieli je okraść. Gdzie? Nie. Nie idą. O, to jest ten korytarzyk. Jedną dziewczynę trzymał gościu tutaj, przy ścianie, opartą. A z tą drugą się szarpał gościu tutaj, pomiędzy tymi krzakami. A tu w tym miejscu stał gościu i tak stał i po prostu, że tutaj nie ma przejścia, nie? A on tutaj po prostu, wiesz, się z nią szarpał i tam kurwa następna stała. A ja sobie... A ja sobie stałem o. W tym miejscu, tak? I słyszałem te głosy stamtąd, no ale wiadomo jest, że nie widziałem. I zobaczyłem gościa, który doszedł dotąd, przestraszył się. I poszedł tam naokoło, ja tu wyjrzałem i po prostu mniej więcej zobaczyłem całą tą akcję, nie? Hotel mamy... bajkę. Jeżeli zamówię sobie herbatę, on płaci za nią lub kawę, płaci za nią. Ona sobie obraca, wstawia. I obraca i ty masz taki samotwór ze swojej strony. Puka ci tylko w drzwi i ty już wiesz, że twoja herbata stoi gotowa. A to jest nasz... A, światło zostawiliśmy zapalone? O! I tutaj już wiemy, że mamy herbatę, która też jest obracana. Nie był? Nie był. O. Taki mamy sobie apartamencik.
piąty. Jesteśmy w metrze, już w sumie na końcu stacji. Przejechaliśmy w zasadzie stąd. Tutaj w tym miejscu mamy hotel. Pojechaliśmy tu, stąd przyjechaliśmy tu, tu przyjechaliśmy tu. Jesteśmy tu. Idziemy, bo Jola oczywiście obiecała swojej wielkiej przyjaciółce Eli, że będzie w bazylice Matki Boskiej. Że ten punkt odhaczy i kupimy Wadę. Czekaj, bo tu się chyba... Czekaj. Generalnie metro jak wszędzie indziej jest bardzo banalne do obcykania. Tylko wczoraj, na samym początku dzisiaj jak siedzieliśmy, to było tyle ludzi, że hej. O, cycki. Ałaj. Natomiast... A, tam jest Salida. Taka jest ciekawostka fajna, bo wczoraj jak żeśmy jechali do Teotihuacan, to jak powiedziałem babce stacji, na której mam wysiąść, to dała mi jeden bilet, zabrała 40 i wydała mi dychę, bo dała mi 50. A czytając, przeczytałem, że gdzieś kosztuje przejazd około 20 peso. Natomiast później, jak żeśmy wracali, też miałem powiedzieć stację, do której chcę jechać, tak jak generalnie rzecz biorąc wszędzie się to robiło i tak dalej. Zauważyłem, że ludzie podchodzą przede mną i tylko mówią. Każdy podchodził. Dos, czyli jeden, jeden, jeden. Ja podeszłem, nie, oni uno. A ja podeszłem ich dos. Dałem 50, babka wydała mi 30, dała mi dwa bilety. Czyli jeden przejazd 10. Dzisiaj to samo. Całe miasto. Zapłaciłem 10, a wczoraj jedną stronę zapłaciłem 80, bo podjąłem stację. Więc teoretycznie taka rada. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś kant, tylko po prostu to mnie okantowano wtedy. A po prostu jeden przejazd kosztuje około 10 peso. Jeżeli dobrze trafiliśmy, to jesteśmy przy bazylice, w której jest Matka Boska z Guadalupe. Jest to coś takiego jak Watykan w Europie, tutaj w krajach. Wszyscy ludzie tutaj pielgrzymują z krajów katolickich. Musi każdy chociaż raz tutaj przybyć też, żeby jakby pomodlić się przed Matką Boską. Jest to dosłownie taki Watykan na ziemi Ameryki, nawet i łacińskiej możliwe.
to oceniasz? To wiesz, no. No, też mam takie zdanie. Nie nasza bajka. Odwiedzić warto. Częstochowy to... Generalnie trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że wbrew temu, że Polską jak gdyby określana jest jako kraj katolicki, uważam, że starsi ludzie może tak, z powodu pewnych już jakby tradycji i tak dalej. Natomiast obecna młodzież po prostu ma kościół, nie ma jakby przekonania do kościoła. Natomiast tutaj, generalnie w krajach łacińskich, nie chodzi tylko o Meksyk, ale ogólnie, jest naprawdę bardzo, bardzo mocno zakorzeniona wiara. Rzadko się spotyka ludzi, którzy są niewierzący. Ludzie, którzy przejeżdżają gdzieś koło kościoła, zawsze się przeżegnają. Widziałem to naprawdę dziesiątki razy. Autem, taksówki jak przejeżdżają, po prostu normalnie każdy, zawsze kierowca się przeżegna. Więc no, tutaj jest wiara bardzo mocna. Nasz papież jest tutaj naprawdę wręcz uważany za świętego. Był tutaj oczywiście też. Tak myślę. Nie sprawdziłem tego, ale no, sądzę, że skoro jest to drugie po Watykanie miejsce kultu wiary katolickiej, no to chrześcijańskiej. Katolickiej, chrześcijańskiej, no nie wiem, wiary, powiedzmy wiary, więc no, myślę, że papież na pewno tutaj był, nie wiem czy raz, czy był więcej, ale no, stawiałbym zakład nawet, że był tutaj. No dla nas przyszliśmy, i tak byśmy przyszli nawet nie gdyby Ela, tak, ale no, głównie z myślą o Eli odwiedziliśmy to miejsce. Jola tam coś pomodliła się. Głównie z myślą, po prostu. Też tam możliwość zobaczyć tego. Nie, no, no mówię, dlatego byśmy przyszli, tak? Tak czy siak byśmy to odwiedzili, bo jednak no, jest to naprawdę tak powiem, bardzo znane, ale... Wiele lat się nie przewróciłam, a tutaj padłam dosłownie przed Matką Boską, czy Świętą Marią. Dosłownie padłam i się przewróciłam na kolana. No to, to jakiś znak. I telefon znak. Jeszcze sobie stukłam. Ale to może był jakiś znak po prostu. Może.